Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie będziemy studiowali lekcję biblijną zatytułowaną Apostolski przykład. Tekst pamięciowy. Lecz jak zostaliście przez Boga uznani za godnych, aby wam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serce. Pierwszy list do Tesaloniczan, 2:4. Myśl przewodnia. Ukazując prawdziwą motywację do służby, Paweł pomaga nam przyjrzeć się samym sobie w świetle Ewangelii. W lekcji tego tygodnia zajmiemy się kolejną częścią pierwszego listu do Tesaloniczan, znacząco różniącą się od poprzedniej. Paweł przechodzi bowiem od opisu zboru do omówienia misjonarzy i ich doświadczenia w Tesalonice. W poprzednim rozdziale autor listu składa dziękczynienie Bogu za to, że wierzący w Tesalonice stali się jego apostoła naśladowcami, a w wyniku tego sami stali się wzorem do naśladowania dla innych. Teraz w pierwszym liście do Tesaloniczan, 2:1-12, Paweł dotyka bardziej szczegółowo stylu życia, który pozwala głosicielom Ewangelii być przykładem dla innych. Choć wiele różnych motywacji może przyświecać nauczaniu, zwiastowaniu i służbie, Paweł wskazuje tę najważniejszą, mianowicie, iż służba ta ma być miła Najwyższemu. Apostoł był bardziej zainteresowany wzrastaniem zboru dzięki łaski Bożej we właściwym duchowych zasadach niż jego liczebnym rozwojem. W tej lekcji przyjrzymy się wewnętrznemu życiu Pawła. Odsłania on swoją duszę w sposób zmuszający do zastanowienia się nad naszym duchowymi nadziejami, marzeniami i motywacjami, abyśmy mogli podobać się Panu i właściwie wpływać na innych. Część na niedzielę. Odwaga w cierpieniu. Przeczytaj pierwszy list do Tesaloniczan 2:1-2 w świetle 16 rozdziału dzieł apostolskich, jak Paweł wiąże swoją wcześniejszą służbę w Filipi ze swoją służbą w Tesalonice. Albowiem sami wiecie, bracia, jakie było przyjście wasze do was, że nie było ono daremne. Ale chociaż przedtem, jak wiecie, w Filipi ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. W pierwszym liście do Tesaloniczan 2:1 dotyka tematów poruszonych w pierwszym rozdziale pierwszego listu do Tesaloniczan. Wyrażenie albowiem sami wiecie jest niejako powtórzeniem podobnego wyrażenia z 5 wiersza. Zaś nawiązanie do przyjścia misjonarzy do Tesaloniczan przypomina to, że Paweł pisał w 9 wierszu o przyjęciu zgotowanym im przez Tesaloniczan. Tak więc autor listu kontynuuje tematy, które poruszał we wstępie. Ów wstęp dotyczył tego, co w każdym miejscu wiedziano o Tesaloniczanach. W kolejnym rozdziale Paweł omawia to, co czytelnicy wiedzą o misjonarzach i ich zaangażowaniu w wierze. Apostoł wspomina, jak źle on i Sylas zostali potraktowani w Filipi z powodu głoszenia Ewangelii. Podczas drugiej, długiej drogi z Filipi do Tesaloniki każdy krok był dla nich bolesnym przypomnieniem tego niemiłego przyjęcia. Niewątpliwie przybywając do Tesaloniki, nosili zewnętrzne ślady cierpienia. W
takiej sytuacji byłoby zrozumiałe, gdyby misjonarze przyjęli bardziej ostrożną metodę ewangelizacji w Nowym Mieście. Czy wobec tego, co przeszli, ktokolwiek mógłby ich ganić z tego powodu? Jednak Tesaloniczanie okazali się gorliwi i otwarci na prawdę. Przeżycia z Filipi wydawały się mówić misjonarzom: nigdy więcej nie głoście Ewangelii. Ale pomimo ich cierpienia, Wszechmocny mówi Pawłowi i Sylasowi: bądźcie odważni, bądźcie mocni. Tak więc nabrali odwagi, pomimo faktu, że i tym razem mogły ich spotkać prześladowania. Ich fizyczny stan z całą swoją kruchością uwydatniał przeciwieństwo mocy Bożej przejawiającej się w nich. Ostatecznie Paweł wykorzystał nawet te zewnętrzne okoliczności dla swej chwały. Widoczne rany kaznodziejów stały się dla Tesaloniczan podwójnym dowodem. Po pierwsze, Ewangelia, którą głosili misjonarze, musiała być czymś, do czego byli osobiście w pełni przekonani. Celem ich zwiastowania nie mógł być żaden brudny zysk. Po drugie, słuchacze wyraźnie zrozumieli, że Bóg w potężny sposób towarzyszył Pawłowi i Sylasowi. Prawdy, które głosili, były poparte żywą obecnością pańską, przejawiającą się w postępowaniu misjonarzy. Jakie masz dowody na to, że Bóg cię zmienił? Czy te dowody są widoczne dla innych? Czy w ogóle są widoczne? Dziękuję.